O jednej z grudziądzkich atrakcji opowiada nam Aleksander Pawłowski, mieszkaniec ulicy Chryzantemowej w Grudziądzu. Nie pomagają apele i wnioski. Od wielu lat po każdej większej ulewie i w okresie odwilży ulica zmienia się w basen wody. Ile takich ulic jest w naszym mieście? Na ulicy Chryzantemowej utworzył się swoistego rodzaju twór. No, można by to chyba nazwać, w przypadku opadów tworzy się rzeka. Tak, tak się składa, że ja mieszkam co prawda od 12 lat na ulicy Chryzantemowej, ale chciałbym podkreślić, że na tej ulicy mieszkańcy pierwsi się wprowadzili ponad 30 lat temu. Jest to ulica miejska Chryzantemowa, ulica, na której której mieszkańcy regularnie płacą podatki do Urzędu Miasta. Przez te ponad 30 lat nie zrobiono nic, poza oznakowaniem, że to jest ulica miejska Chryzantemowa. W czasie deszczu, w czasie opadów śniegu, roztopów tą ulicą nie idzie przejść ani przejechać. A to jest duża ulica, tam mieszka ponad 80 mieszkańców. Jakokolwiek próby interwencji, poprawy tego stanu rzeczy nic nie dają. Ostatnio po tym, jak opublikowałem zdjęcia w imieniu mieszkańców na Facebooku, działania władz ograniczyły się do tego, że przyjechała przysłowiowa szambiarka. Jakaś interwencja była. Tak, szambiarka przyjechała, wypompowała to wodę i ją wywiozła, bo nawet tej wody nie ma gdzie odprowadzić. Przerażające jest to, że ponad 30 lat tam mieszkają mieszkańcy i płacą podatki, a się nic nie robi. A myślę, że już powinno się zacząć robić. To jak państwo sobie radzą z dojściem do domu, pomijając pojazdy mechaniczne? Są bardzo, bardzo duże problemy. Są. Pamiętam, że kilka lat temu jeszcze, jak moja mama żyła, to ja po prostu zatrzymywała się na sąsiedniej ulicy i dosłownie siostrą, mamę musieliśmy przenosić z samochodu do naszej posiadłości. Niektórym ludziom zalewa piwnice, zalewa ogrody, przejeżdżające samochody po prostu rozrzucają, wiadomo, to błoto, to wodę na elewację domów, na płoty i tak dalej. To są straty dla mieszkańców. A jeszcze raz przypominamy, płacimy podatki regularnie i w pełnej wysokości. Gdzie te pieniądze idą? Ja rozumiem, że trzeba poczekać 3, 4, 5 lat, ale ponad 30 lat i żadnych działań, to jest niezrozumiałe dla mieszkańców. A składali państwo jakieś wnioski, jakieś prośby do Zarządu Dróg może? Tak, nie, po prostu Zarząd Dróg, prezydent miasta, miasto wie o tej sytuacji, ponieważ nieraz były ekipy telewizyjne w wyniku działań mieszkańców. Mieszkańcy z tym się nie mogą podzielić, ale kończyło się na tym, że materiał został wyemitowany, że o tym powiedziano kilka albo kilkanaście zdjęć z tą sytuacją ukazało się w prasie, na tym się kończyło. Takim przykładem jest ostatnie działanie Zarządu Dróg Miejskich, że przyjechała szambiarka, proszę państwa, wypompowała tą wodę, pojechała. Błoto, bruzdy na 30-40 cm pozostały. To są półśrodki, ale które kosztują. I uważam, niepotrzebnie miasto wykłada pieniądze na tego typu półśrodki, bo to też kosztuje, zamiast się skupić na tym, żeby ten stan drogi raz na zawsze poprawić, żeby zrobić normalną drogę, normalny chodnik. Tam ludzie se ręce łamali, nogi łamali nawet, dostali odszkodowania od Urzędu Miasta, a się nic nie robi, a mamy rok 2013. Czyli były takie przypadki udokumentowane, kiedy ktoś otrzymał odszkodowanie? Tak, w lato kiedyś sąsiadów syn, kilkunastoletni, idąc do szkoły, wpadł w taką bruzdę, bo w lato to wiadomo, to jest Sahara, tam piasek krąży, jak są wiatry, wpadł, przewrócił się, doznał skomplikowanego złamania ręki. Po kilku latach walki z urzędem, bo oczywiście urząd, to jest dwóch, trzech, czterech, z tego co wiem, radców prawnych na sprawie, bronił się przed tym, żeby wypłacić odszkodowanie, ale niestety poniósł porażkę, bo ten człowiek młody, rodzice go reprezentowali, niestety dostał odszkodowanie za utracone zdrowie.